Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Maciej Wieczorek. Jestem prezesem zarządu spółki Celon Pharma. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie będzie moja prezentacja, składało się z mojej prezentacji, którą szacuję na między 40 a 50 minut. Później będziemy mieć kilkanaście minut na odpowiedzi Państwa pytań. Uprzejmie proszę o zapisywanie pytań do systemu, tak żebyśmy mieli chwilę czasu na zebranie ich i odpowiedź. Wraz ze mną jest Małgosia Siewierska. Małgosia pomaga mi w tych sprawach technicznych, ale też w sprawach związanych właśnie z układaniem pytań. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o naszej spółce i przedstawić ją Państwu jako wynik naszych bardzo długich prac i analiz związanych z pokrywaniem, czy też z wprowadzaniem produktów na szybko rosnących, dużych rynkach terapeutycznych. W zasadzie nasza działalność skupia się na szukaniu przewag konkurencyjnych na tych rynkach i to jest od samego początku powstania spółki naszym celem. Oczywiście zaczęliśmy już kilkanaście lat temu jako spółka generyczna i w sposób od tego czasu systematycznie, organicznie rośniemy. Zarówno na poziomie leków generycznych, na początku bardzo prostych leków, systematycznie coraz bardziej skomplikowanych. Tak jak Państwo wiecie, jesteśmy dzisiaj jednym z nielicznych kilku firm na świecie, która opanowało i z sukcesem rozwija, wdraża, produkuje produkty inhalacyjne. I to, co robimy, czyli taka bardzo organiczna, dobrze zbalansowany rozwój, również przenieśliśmy wiele lat temu na leki innowacyjne, które są naszą absolutną pasją. Dzisiaj, jak miałbym ocenić wewnątrz spółki, 2/3 naszej tej pary, tej siły, którą wkładamy organizacyjnej, idzie w kierunku produktów innowacyjnych. Jesteśmy dużą spółką. W zasadzie od zeszłego roku staliśmy się dużą organizacją, przeszło 500 pracowników, w pełni zintegrowaną, to znaczy mamy swoje zasoby badawczo-rozwojowe, wytwórcze, ale też sprzedażowe. Ta sprzedaż dzisiaj głównie dotyczy Polski, ale tak jak Państwo wiecie, od kilku lat również systematycznie rozwijamy sprzedaż eksportową, co oznacza, że według naszej decyzji możemy w każdej chwili pokrywać te rynki również naszą prezencją. To nasze nakierowanie na badania i rozwój odzwierciedla się również pod względem ilości zasobów, które mamy dedykowanych do badań i rozwój. Na dzisiaj to jest przeszło 160 naukowców. To są osoby, które są podzieleni w ramach procesu projektowania, rozwoju klinicznego na chemików medycznych, na farmakologów, biologów molekularnych, na osoby, które zajmują się rozwojem formy, analityki, ale też na wytwarzaniem leku do badań klinicznych, no i na koniec dnia badaniami klinicznymi. Przez ten okres czasu pozyskaliśmy olbrzymią grupę współpracujących partnerów naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Część naszych projektów badawczych jest rozwijanych w ramach konsorcjów, co daje nam wielką siłę i korzystania z najlepszych technologii, najlepszych ludzi, którzy są rozlokowani po różnych instytucjach w Polsce i za granicą. No i z tej takiej działalności operacyjnej już dzisiaj nasze produkty obecne są na przeszło 30 rynkach w 30 krajach. Ale myślę, że to, co jest również dla Państwa istotne, jako potencjalnie dla osób, które zajmują się inwestycją albo planują inwestycję w naszą spółkę, to jest taki bardzo zbalansowany sposób finansowania naszej, jednak jakby nie było, dość ryzykownej działalności badawczo-rozwojowej. Po pierwsze, jako jedna z nielicznych firm na tym etapie takiego zaawansowanego pipeline'u, posiadamy i wykorzystujemy akumulację środków finansowych z bieżącej działalności. Na dzisiaj to jest około 40 milionów złotych miesięcznie, ale przez najbliższe kilka lat to będzie dokładane o te kilkanaście milionów rok do roku, ponieważ poszerzamy naszą również działalność operacyjną bieżącą. Dalej mamy zagwarantowane granty i dofinansowania, głównie z NCBR-u, które do roku 2024 będziemy mogli korzystać z przeszło 400 milionów złotych z tych dofinansowań, z środków, które istotnie, mniej więcej w 2/3 dokładają się do naszych własnych środków.
Przewidujemy milestone z umów partneringowych. Mniej więcej 2/3 naszych projektów badawczo-rozwojowych będzie w sposób aktywny partnerowana, transakcyjnie z naszymi partnerami, zarówno w strategiach i w scenariuszach regionalnych, jak i ogólnoświatowych. No i na koniec dnia, jako spółka, która jest na rynku giełdowym, mamy możliwość również tego pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych. Traktujemy to na dzisiaj jako ten dopełniający do naszych strategii sposób. Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj kontakt z najlepszymi partnerami, którzy mogliby wybrane grupy leków sprzedawać. Nasze produkty dostępne są na przeszło 30 rynkach, przy czym z tych rynków, które dość dobrze eksplorujemy, to są oczywiście rynki Unii Europejskiej. Do tego wykorzystujemy, do poszukiwania partnerów, wykorzystujemy jednych z najlepszych ludzi w branży. To są specjaliści z firmy Plexus, rozlokowani po całym świecie, którzy zarówno prowadzą transakcje w zakresie naszych projektów generycznych, ale też którzy są w trakcie i doradzają nam i wspierają nasze projekty innowacyjne. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyście zatrzymać się przy czymś, co możemy w skrócie określić naszą strategię krótko i długoterminową. Jako krótkoterminową, tą, którą opisujemy przez najbliższe 3,5 roku, mamy dość jasno określony cel rozwoju naszych produktów, zwłaszcza rozwoju klinicznego. Chcemy wprowadzać co roku co najmniej 2 kandydatów rocznie do rozwoju klinicznego. Dalej, w ciągu najbliższych 3,5 roku naszym celem jest doprowadzenie do co najmniej 6 leków w drugiej fazie klinicznej, co najmniej 6 wskazaniach terapeutycznych. Dalej planujemy zainicjowanie 3 programów 3 fazy dla co najmniej klinicznej, dla co najmniej 3 wskazań terapeutycznych. Oczywiście chcemy ukończyć rozwój kliniczny 3 fazy Falkiriego, czyli naszej esketaminy w inhalacjach i złożyć wnioski rejestracyjne w drugim kwartale 2023, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w FDA. W tym czasie podpiszemy 3 duże umowy partneringowe na nasze projekty. Oczywiście jedną z nich jest umowa na Falkieri na esketaminę. Również tę bieżącą działalność operacyjną, głównie pochodzącą z leków generycznych, z leków inhalacyjnych, oczekujemy, że wzrośnie 3-4-krotnie, zarówno na poziomie top line'u, jak i rentowności. No i to wszystko uważamy, że da nam potencjał wzrostu naszego market capu, rozumianego jako ocena wartości spółki, na poziomie 6-8-krotnie w ciągu najbliższych 3,5 roku. Z tej strategii średnio-długoterminowej naszą ambicją jest wprowadzenie do obrotu na terenie rynków Unii i Stanów Zjednoczonych co najmniej 3 innowacyjnych leków z naszego portfela. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie leki będą bezpośrednio przez nas marketowane, ale mamy ambicje zbudowania selektywnego w wybranych grupach terapeutycznych takich regionalnych struktur marketingowych. Na dzisiaj najbardziej prawdopodobnym, takim naturalnym miejscem naszej ekspansji sprzedażowej jest Unia Europejska. To wszystko uważamy, że przyczyni się do zwiększenia naszego działalności operacyjnej i potencjału tego waluacji market capu o co najmniej rząd wielkości. Jak chcemy osiągnąć tak znaczący postęp w zakresie naszych prac badawczo-rozwojowych? Tak naprawdę tabela, którą Państwo widzicie, jest wynikiem naszych przeszło 10 lat pracy, zaczynając od pierwszych projektów. Dzisiaj mamy 4 projekty w rozwoju klinicznym, 5 z nich, inhibitor Jak-Rok, wejdzie za 2 miesiące. Proszę zwrócić uwagę, że rynki, które wybraliśmy, to są najbardziej atrakcyjne, duże rynki i to są co więcej rynki terapeutyczne z istotnie większą wskaźnikiem wzrostu od całego rynku. Nasze portfolio leków możemy podzielić na grupę terapeutyczną onkologię, neuropsychiatrię, choroby autoimmunologiczne z główną komponentą inflamacji i choroby metaboliczne, głównie cukrzycy. W każdej z tych grup leków mamy po kilka różnych projektów. Dzisiaj
Później omówię więcej te, które są najbardziej zaawansowane, a więc pięć projektów, które są w rozwoju klinicznym. Ale to, co jest myślę, że istotne, w tej środkowej tabeli, w kolumnach widzicie Państwo przewidywany przez nas koszt rozwoju do fazy drugiej, tej fazy proof of concept takiego projektu. I przy średniej wartości na poziomie 40 kilka milionów, tak jak Państwo widzicie, 2/3 środków potrzebnych do doprowadzenia tego leku do drugiej fazy klinicznej mamy zakontraktowane z NCBR-u, co oczywiście stawia nas w bardzo korzystnej sytuacji, ale przede wszystkim dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie szerzej rozwijać nasz pipeline. W ostatniej kolumnie widzicie Państwo wielkość rynków, które targetujemy z naszymi produktami. Oczywiście onkologia jest jednym z największych rynków, które wciąż rośnie, dość szybko rośnie. Tak jak cały rynek leków, szacuje się, że przez najbliższe 6-8 lat średnia stopa wzrostu zagregowana jest na poziomie 4%. Tak w przypadku całego rynku onkologicznego jest na poziomie 7-8%. Co więcej, te nowotwory, a zwłaszcza rak płuca i rak żołądka, zwłaszcza płuca jest jednym z największych rynków w nowotworach, te dwa nowotwory szacuje się, że ich wzrost będzie znacząco wyższy, nawet niż rynek, cały rynek, wzrost całego rynku onkologicznego i oczywiście wielokrotnie większy niż wzrost rynku leków. W przypadku chorób neuropsychiatrycznych są to również olbrzymie rynki. Największym jest depresja, również z bardzo wysoką stopą wzrostu, istotnie większą od całego rynku. Mamy oczywiście schizofrenię, która nie cechuje się tak znaczącym, istotnym wzrostem, najprawdopodobniej z powodu braku realnych czy też przewidywanych istotnych nowych terapii, które by dały napęd dla tego rynku. Ale rynek schizofrenii jest olbrzymim rynkiem, to jest 1% populacji, więc mamy do czynienia z jak gdyby stabilnym, bardzo dużym rynkiem. No i istotny wzrost to jest choroba Parkinsona, która, tak jak Państwo widzicie, przewiduje się, że będzie rosła dwukrotnie szybciej aniżeli cały rynek. Kolejna wielka grupa rynków terapeutyczna, w której jesteśmy, to są choroby autoimmunologiczne. Oczywiście największy to jest reumatyzm. Rynek może już wolniej rosnący, największą stopę wzrostu miał w ciągu ostatniej dekady, głównie na skutek stosowania leków biologicznych, zwłaszcza anti-TNF-alfa, ale wciąż mamy do czynienia z rynkiem na poziomie 30 miliardów dolarów rocznie. Łuszczyca, drugi pod względem wielkości rynków w chorobach autoimmunologicznych, to jest rynek szybko rosnący, przede wszystkim na skutek poznania biologii tej choroby, a zwłaszcza interleukiny 7 i stosowania, no 17, stosowania leków, które blokują tą cytokinę prozapalną. Toczeń, trochę mniejszy rynek, ale rynek również z dużym wskaźnikiem wzrostu, przeszło 10%, i kolejna choroba, którą targetujemy w przypadku naszego nowego inhibitora Yakrok, czyli nadciśnienie płucne. I tutaj dość duży rynek, przeszło 6 miliardów dolarów rocznie, z trochę wyższą niż cały rynek stopą wzrostu. Rynek cukrzycy to jest jeden z największych rynków farmaceutycznych. Rynek, tak jak Państwo domyślacie się, bardzo szybki, rosnący, choroba cywilizacyjna, w zasadzie zbierające żniwo już coraz wcześniej, w wcześniejszym wieku. Rynek dzisiaj o wartości około 50 miliardów dolarów rocznie, przewiduje się, że wzrośnie do prawie 80 w ciągu najbliższych 8 lat, ze średnią stopą wzrostu na poziomie 10%. I w ramach tego rynku cukrzycy nasz GPL40, który rozwijamy jako również w neuropatiach cukrzycowych, czyli w tych najbardziej zaawansowanych cukrzycach, kiedy pacjenci dodatkowo potrzebują tego leczenia neuropatii cukrzycowych, szybko rosnący rynek, wprawdzie znacząco mniejszy, ale z dużym potencjałem. Także jesteśmy tam, gdzie należy, pokrywamy największe rynki farmaceutyczne przez bardzo sprytne takie wykorzystanie różnych dodatkowych źródeł finansowania, możemy iść szerokim frontem i to nam daje największą szansę, uważamy, spośród wszystkich firm biofarmaceutycznych w tej części Europy, do wprowadzenia przez najbliższe 6-8 lat co najmniej 3 leków innowacyjnych z naszego pipeline'u do obrotu. Onkologia. Wiele lat temu wszyscy przepowiadali, że rynek onkologiczny utraci swoje tempo wzrostu. Wszystko na to wskazuje, że jest to wciąż szybko rosnący rynek ze średnim wskaźnikiem około 8%. Oczywiście
Największy rynek onkologiczny to są Stany i Unia Europejska, a zwłaszcza Stany. Tak jak się Państwo domyślacie, wynika to przede wszystkim z kosztu terapii nowych leków, które dzisiaj już dochodzą do 200 tysięcy dolarów rocznej terapii dla leków w zaawansowanych nowotworach. Więc jest to ważny rynek, ale ten rynek się zmienia. Dlaczego rośnie rynek onkologiczny? Przede wszystkim dlatego, że pacjenci żyją coraz dłużej przy porównywalnej, może trochę większej puli nowych pacjentów. Pacjenci żyją coraz dłużej. Tak jak dwie dekady temu średnia długość życia pacjenta z zaawansowanym nowotworem wynosiła rok. Tak dzisiaj wynosi 2, 3, 4 lata, ponieważ wiemy, w jaki sposób leczyć tych pacjentów. Pacjent, który i biologia nowotworów pokazuje, że pacjent, który na dzisiaj jest dobrze kontrolowany lekiem, który gdzieś celuje w jakiś mechanizm molekularny, po jakimś czasie przestaje odpowiadać, dochodzi do oporności i stosujemy kolejny lek, który adresuje tę nową aberrację genetyczną, która pojawia się w nowotworze tego pacjenta. Czyli mamy przy relatywnie porównywalnej populacji pacjentów, mamy cały czas nową grupę pacjentów, w zasadzie, którzy mają określoną nową aberrację genetyczną, dla której stosujemy nasze nowe leki. Ale oczywiście to oznacza, że trudno jest mówić o jakimś wielkim rynku onkologicznym, nawet o rynku konkretnego narządu. Co dość dobrze pokazuje kolejny slajd, proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj wygląda leczenie zaawansowanego nowotworu płuc, a jak wyglądało kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia do leczenia pierwszego rzutu, gdzie w zasadzie standardem była chemioterapia i mieliśmy do czynienia z leczeniem kolejnego rzutu, gdzie w zasadzie standardem była kolejna inna chemioterapia. Oczywiście pojawiały się wtedy dwa leki, które były bardziej celowane, przede wszystkim EGFR, erlotinib, gefitinib i mieliśmy do czynienia pierwszy bevacizumab, anty-VEGF. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie były ograniczone możliwości różnych algorytmów dopasowania leczenia do pacjenta. Tymczasem 10 lat później mamy do czynienia z lekiem, który oprócz tych histologicznego testowania i podziału na płaskonowłonkowy i niepłaskonowłonkowy nowotwór, mamy wiele biomarkerów, które testujemy, mamy wiele na podstawie tych biomarkerów leków, które jesteśmy w stanie stosować, a więc tak naprawdę mamy do czynienia z kilkudziesięcioma różnymi algorytmami, sekwencjami do dyspozycji pacjenta, do dyspozycji również lekarza. Oczywiście, jaki jest skutek tego? Przede wszystkim onkologia idzie ręka w rękę z diagnostyką molekularną, ale też proszę zwrócić uwagę, że to oznacza dla firm farmaceutycznych, biofarmaceutycznych, konieczność testowania klinicznego leków w bardzo wąskim wskazaniu. Pacjentów, którzy wcześniej mieli określone leczenie i którzy dzisiaj mają określony profil molekularny. Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że badania dowodzące efektywność leku są mniejszymi badaniami, dlatego że jeżeli mamy wybraną subpopulację pacjentów, na przykład z rakiem w drugiej linii czy w trzeciej linii raka płuca, którzy wcześniej mieli odpowiedź na EGFR, przestali odpowiadać na EGFR, a mają na przykład aberrację jakiejś innej kinazy, u tych pacjentów często mały program kliniczny trzeciej fazy, czy drugiej fazy nawet, jest wystarczający do tego, żeby zarejestrować ten lek. Oczywiście, jeżeli lek jest dostatecznie aktywny. W związku z tym obserwujemy systematycznie zmniejszenie ilości pacjentów, którzy biorą udział w tych badaniach pivotalnych, fazy trzeciej albo nawet i drugiej fazy, z grupy około 500-600 pacjentów do grup na poziomie 100 kilkudziesięciu pacjentów. No i też widzimy znacząco skrócenie tego programu, tych badań pivotalnych udowadniającą efektywność leku z około 2000 dni, czyli około 5-6 lat do poziomu około 1000 dni, czyli do poziomu 3-2,5 roku. Jak my się pozycjonujemy na tym istotnym, rosnącym, ważnym rynku? Przede wszystkim mamy lek, który idealnie komponuje się do leczenia, takiego profilowanego leczenia nowotworów. To jest nasz inhibitor FGFR 304-110. Będę skrótowo nazywał go 110 na następnych slajdach. Jest to związek, który, tak jak powiedziałem, stosujemy tam, w tych nowotworach, w których jest aberracja genetyczna tych kinaz FGFR. A aberracje genetyczne kinaz FGFR występują praktycznie we wszystkich nowotworach litych z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu procent.
My dla naszego projektu, programu wybraliśmy przede wszystkim trzy nowotwory. To jest rak płuca, płaska nabłonkowy, gdzie mamy do czynienia z amplifikacją, z fuzjami i z nadekspresją na poziomie 20-20 kilku procent. Jest to rak żołądka, tutaj mamy przede wszystkim amplifikację na poziomie około 10% i rak płuca, gdzie mamy przede wszystkim mutację kinazy FGFR3 na poziomie 20% i więcej. Nasz związek, i teraz proszę zwrócić uwagę, dlaczego FGFR jest tak atrakcyjnym celem molekularnym w onkologii. To są świeże wyniki, dwa leki, takie pilotowe leki, które są z innych stajnych inhibitorami FGFR, erdafitinib i pemigatinib, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy zostały dopuszczone do obrotu w leczeniu określonych nowotworów, które właśnie mają określone aberracje genetyczne FGFR. Erdafitinib na podstawie bardzo małego badania drugiej fazy poniżej 90 pacjentów wykazujących odpowiedź na poziomie 30 kilku procent kliniczną i pemigatinib na poziomie badania 107 pacjentów ponownie 30 kilka procent odpowiedź obiektywna kliniczna. U pacjentów oczywiście, którzy byli mocno wcześniej przeleczeni, którzy są refraktory, którzy praktycznie nie mają specjalnie opcji terapeutycznej, dla których ta ostatniego rzutu ten salwarz chemioterapia daje odpowiedź na poziomie 10%. Czyli badanie otwarte, bez grupy kontrolnej, badanie, w którym stosujemy w drugiej fazie lek, który wykazuje odpowiedź kliniczną na poziomie 30%, to jest badanie, które jest wystarczające do dopuszczenia tych inhibitorów FGFR. I nie ukrywam, że tego typu dane dają nam duże szanse, że nasz lek, nasza 110, również mogłaby być na podstawie takich relatywnie małych programów dopuszczona w wybranych nowotworach u pacjentów z aberracjami FGFR. Co wiemy o naszym związku? Wiemy, że jest bardzo potentny, wiemy, że jest selektywny. Głównie porównywaliśmy się ze związkiem AstraZeneca 4547. Tak jak Państwo widzicie, nasz związek jest bardziej selektywny od tego związku. Jest aktywny w tych liniach komórkowych, które są napędzane przez aberrację FGFR. Jest w zasadzie nieaktywny tam, gdzie nie ma aberracji FGFR. Czyli ten profil, który jest właściwym profilem, który pokazuje nam, że docieramy tam, gdzie powinniśmy, docieramy, blokujemy FGFR i uzyskujemy odpowiedni efekt przeciwnowotworowy na liniach komórkowych. Mamy bardzo mocne dane z modeli zwierzęcych, zarówno takich, w których inokulujemy komórki nowotworowe ludzkie do myszy, ale też bardziej zaawansowanych nowotworów, modeli tak zwanych ksenograftowych ludzkich, w których taki fragment nowotworu inokulujemy do myszy i patrzymy, w jaki sposób obserwujemy zastosowanie leku powoduje zmniejszenie wielkości tego guza. Tak jak Państwo widzicie, mamy wiele badań, które pokazują istotną inhibicję nowotworu, ale też i regresję, czyli jakby pełną zniknięcie nowotworu w tych modelach. Czyli bardzo pozytywne, mocne dane. No i cecha, która naszym zdaniem powinna dać nam tą przewagę konkurencyjną i wpasować się dobrze w rynek, to jest korzystny profil biodystrybucji. Nie wiemy z jakiego powodu, ale nasz związek uzyskuje i utrzymuje wysokie stężenie w guzie, a dość szybko jego stężenie zmniejsza się w osoczu. Czyli mamy to, czego oczekiwaliśmy, co jest pożądane, czyli wysokie stężenia w miejscu docelowym, czyli w komórkach nowotworu, a niskie stężenia tam, gdzie nie chcemy, tam, gdzie nasz lek może wywołać działanie niepożądane, czyli w osoczu. A więc bardzo pozytywna cecha, która mamy nadzieję przełoży się na zwiększenie okna terapeutycznego i możliwość niejako wejścia stężeniami naszego leku bardzo wysoko i wciąż nie obserwowania efektu terapeutycznego przy już wysokich stężeniach w guzie. Nasz program jest szeroki, ale również daje nam tą korzyść wewnętrznego rozwoju metod diagnostycznych. W zasadzie od samego początku programu FGFR rozwijaliśmy nasze metody diagnostyczne, zarówno immunohistochemii, które mają na celu określenie nadekspresji białka, metody FISH, które mają na celu określenie amplifikacji, ale też metody związane ze spektrometrią mas, które mają na celu określenie mutacji, czyli pewien panel metod diagnostycznych, który w tej chwili w spółce rozwinęliśmy. Jesteśmy w przypadku niektórych z nich już albo zwalidowaliśmy, albo w końcówce walidacji.
W tym przypadku bardzo blisko współpracowaliśmy z czołowymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce, z których pobieraliśmy, otrzymywaliśmy próbki biologiczne, na podstawie których mogliśmy rozwijać nasze metody i je walidować. Badanie pierwszej fazy, a w zasadzie fazy 1.1b, które rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu, którego głównym celem jest określenie bezpieczeństwa, ale też chcemy określić maksymalnie tolerowaną dawkę i również uzyskać pewne informacje, sygnały, odpowiedzi, zwłaszcza w tej ostatniej części, czyli w części ekstensji dawki. Badanie się składa z trzech części. Na początku u pacjentów, którzy z różnymi nowotworami zaawansowanymi, którzy niekoniecznie muszą mieć aberrację SGFR, idziemy w górę z naszymi dawkami od 12,5 mg. Dalej ograniczamy pacjentów do tych, którzy mają aberracje genetyczne i ograniczamy się do nowotworów, tych naszych docelowych nowotworów, a więc pęcherz, żołądek, płuco. I w tej części trzeciej, po określeniu maksymalnie tolerowanej dawki na kilkunastu pacjentów, dodatkowo przeleczamy ich w ramach tych określonych, ograniczonych nowotworów. Także taki nowoczesny sposób zaprojektowania tego badania, w których tak naprawdę będziemy mieć wiele informacji, ale przede wszystkim pierwsze informacje na temat efektywności naszego leku. Gdzie jesteśmy z badaniem? Badanie od ostatnich 8 miesięcy dobrze rekrutuje. Mamy 9 pacjentów już w badaniu, jesteśmy na 50 mg i w tych 9 pacjentów mamy 3 korzyści kliniczne. Mamy pacjentów, którzy progresowali i przez 3 od 3 do 5 cykli mieli korzyść kliniczną w postaci zatrzymania progresji choroby. Także już pierwsze pozytywne informacje. Ale oczekujemy, że przy wyższych dawkach te odpowiedzi i te korzyści kliniczne będą częstsze, jeszcze większe. Także dość pozytywne sygnały. No i kolejna ważna rzecz, nie obserwujemy żadnych jak na razie działań niepożądanych, takich istotnych, które by wpłynęły na ograniczenie czy szybkości ekspansji dawki. Oczekujemy, zakończymy to całe badanie, łącznie z tą częścią trzecią ekspansji dawki w połowie przyszłego roku. I chcemy natychmiast po badaniu fazy 1.1b zacząć dwa takie już pivotalne badania na dwóch wybranych spośród trzech nowotworach. Trudno jest powiedzieć, które to będą. Na dzisiaj najprawdopodobniej będzie to płaskonowłonkowe płuco i być może pęcherz, ale na razie mamy po prostu za mało pacjentów w przypadku żołądka, żeby móc oczekiwać, że to będzie żołądek. Także program dość dobrze rokujący, który jak na razie daje nam dobre wyniki i który, to jest myślę, że też bardzo ważna informacja, który wchodzi w olbrzymi rynek. Zarówno rynek oczywiście płuca, który jest wielkim rynkiem, ale też pęcherza. Takim najbardziej prawdopodobnym rynkiem pęcherza jest zaawansowany nowotwór. Tutaj mamy około 20% mutacji FGFR3, ale oczywiście też olbrzymim rynkiem jest wczesny pęcherz. Tutaj mamy tych mutacji znacząco więcej. Oczywiście rak pęcherza wczesny jest znacząco lepiej leczony, więc trzeba byłoby stworzyć oddzielny nowy program kliniczny, prawdopodobnie znacznie dłuższą obserwacją, żeby zarejestrować lek w tym pęcherzu wczesnym. Także bardzo atrakcyjny rynek, rynek rosnący, rynek, który idealnie się wpisuje w to wykorzystanie celowanego leczenia z użyciem nowoczesnej diagnostyki molekularnej, którą rozwinęliśmy wewnątrz spółki. Ale mamy kolejne projekty, które nabierają rumieńców. Mamy inhibitor kinazy MER. Kinaza MER jest jednym z kinaz rodziny kinaz TAM. To jest też taki gorący topik onkologiczny. Wiemy, że kinaza MER ma dualny mechanizm działania. A pierwszy mechanizm działania to jest związany z przeżyciem, z zahamowaniem przeżycia komórek, a więc blokada tej kinazy da nam podobny efekt, przede wszystkim antyapoptyczny, jak wiele leków, na przykład chemioterapii. Ale wiemy, że poprzez wpływanie głównie na makrofagi, taką polaryzację tych makrofagów w kierunku zwiększenia ich efektu, takich immunologicznego, mamy bardzo potentny, silny efekt immunoterapeutyczny.
poprzez blokadę tych kinazmer. Więc coś, co idealnie komponuje się do leczenia kombinowanego wraz z anty-PDL, PDL-1, bądź też w przypadku innych terapii, immunoterapii, a zwłaszcza u pacjentów i w tych nowotworach, które są immunowrażliwe, a więc płuco, pęcherz, czerniak, czyli potencjalnie lek, który mógłby mieć zastosowanie zarówno w monoterapii, w takim klasycznym mechanizmie, ale też w kombinowanym terapii uwrażliwiającym immunologicznie. Bardzo atrakcyjny rynek, szeroki rynek, tak naprawdę w którym jest mało konkurencji, takie najwięcej badań rozwojowych było na Uniwersytecie Colorado. Te aktywa zostały przede wszystkim kupione przez firmę Merix, która pierwszy inhibitor MRX2844 ma w fazie pierwszej. Więc za chwilę powiem o naszym programie, ale istniałaby realna szansa, że nasz związek, który naszym zdaniem się dobrze pozycjonuje na poziomie chemii medycznej z tym związkiem, byłby na poziomie między rok a dwa opóźniony z tym projektem. Inne leki, które głaskają kinazy tam, to są leki niespecyficzne. Mówię przede wszystkim giltiaritinib i quizartinib. To są leki dość dobrze, być może Państwu znane w leczeniu raków nowotworów krwi. To są przede wszystkim inhibitory FLT3 i przy okazji łechtają te kinazy z rodziny tam. Raczej jest mało prawdopodobne, że większość aktywności wynika właśnie z blokowania kinaz tam. Także bardzo ciekawy taki projekt na tym rynku konkurencyjnym, gdzie mamy realne szanse być jednym z liderów, jeżeli chodzi o ten rynek. A mamy, jest to projekt, który zaangażowaliśmy olbrzymie środki, jeżeli chodzi o chemię medyczną. Syntezowaliśmy już kilkaset, przeszło 500 związków, które są, dużo związków jest bardzo aktywnych, one są z różnymi chemotypami, także bardzo szeroka biblioteka struktur. W zasadzie mamy trzy związki, bardzo mocno biodostępne. Chemia medyczna to jest niesamowicie skomplikowana, bardzo ciężko jest osiągnąć selektywność tych związków, inhibitorów MER i w ogóle innych kinaz tam, a związki są przeważnie bardzo źle biodostępne, więc osiągnęliśmy olbrzymi sukces taki na poziomie chemii medycznej i w zasadzie jesteśmy w trakcie takiego wyboru tego lidowego związku. To finalna decyzja, planujemy w trzecim kwartale tego roku, badania kliniczne, badania toksykologiczne, GMP, które już są przygotowywane, które powinny się skończyć w drugim kwartale przyszłego roku i w trzecim kwartale przyszłego roku jesteśmy gotowi z rozpoczęciem badań klinicznych, złożeniem IMPD. Czyli fajny projekt, dobrze się rozwija. Ja myślę, że wewnętrznie poczujemy taką olbrzymią siłę w tym projekcie. W zasadzie wszystko nam się dobrze w nim układa. Kolejny lek, projekt onkologiczny, również arcyciekawy, to jest inhibitor ścieżki UBA. Dla przypomnienia, ścieżka ubiquityny proteasomu to jest taka ścieżka, którą nazywamy wewnętrznie sprzątaczami. To jest ścieżka, która polega na oznaczeniu różnych białek i ich później degradacji w tym systemie ubiquitynin proteasomu. Blokada tej ścieżki powoduje taką zaśmiecenie komórki, intoksyfikację i komórki nowotworowe umierają. A to są komórki, które wymagają ciągłego sprzątania, ponieważ one są metabolicznie bardzo aktywne. A więc zahamowanie tej ścieżki to jest bardzo silny efekt przeciwnowotworowy. Oczywiście to jest bardzo trudny mechanizm, dlatego że normalnie jest to ścieżka, która wykorzystywana jest we wszystkich komórkach. W związku z tym mamy do czynienia z potencjalnie z ryzykiem wąskiego okna terapeutycznego i widzimy, że pierwszy związek, który był inhibitorem enzymu A1, tego samego inhibitoru, który my celujemy, to jest związek, który przerwał badanie pierwszej fazy, podejrzewamy na skutek toksyczności. Nasz program przepozycjonowaliśmy, żeby zwiększyć okno terapeutyczne, stosowaliśmy technologię koniugacji z białkiem, który pozycjonuje nasz lek bezpośrednio w komórki nowotworowe i w zasadzie mamy sukces, mamy dzisiaj te nasze najlepsze molekuły, które są skoniugowane. Tak jak Państwo widzicie, to są molekuły, które są bardzo aktywne na liniach nowotworowych. Te nasze dotychczasowe dane wskazują, że istotnie zwiększyliśmy praktycznie rząd wielkości okno terapeutyczne. Także projekt, który był już w zasadzie na etapie przerwania ze względu na brak
odpowiednie okna terapeutycznego i tej toksyczności, w zasadzie znowu nabrał rumieńców i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia badań toksykologicznych na początku przyszłego roku z tym najlepszym wybranym lidowym związkiem, który jest, tak jak Państwu powiedziałem, inhibitorem enzymu E1 ścieżki ubikwityniny, który jest skoniugowany z takim białkiem naprowadzającym. Kolejna olbrzymia grupa leków, olbrzymi rynek, w którym jesteśmy aktywni, to neuropsychiatria. Najbardziej zaawansowany projekt, o którym Państwu już wielokrotnie mówiliśmy, który jest w trakcie negocjacji z naszymi partnerami i który jesteśmy od strony klinicznej na drugiej fazie klinicznej. To jest wynik jeszcze z pierwszej fazy. On pokazuje nam, że nasz lek jest biodostępny w naszej formulacji inhalacyjnej i ta biodostępność jest o przeszło 30% większa od pierwszego zarejestrowanego leku, który wykorzystuje esketaminę, czyli formulacji donosowej z Spravato firmy J&J. Ale oprócz większej biodostępności, czego się w zasadzie spodziewaliśmy, to nasz lek cechuje również bardzo ważny dodatkowy parametr, czyli mniejsza zmienność wewnątrzosobnicza. Zmienność wewnątrzosobnicza to jest cecha, jak po wielokrotnym podawaniu leku u tego samego pacjenta te stężenia są zmienne, czyli te stężenia są na stałym poziomie. Tak jak Państwo widzicie w tym badaniu pierwszej fazy, gdzie podawaliśmy lek czterokrotnie w ciągu 2 tygodni, 2 razy w tygodniu, lek miał bardzo niską zmienność wewnątrzosobniczą na poziomie około 30% i znowu to się bardzo korzystnie porównuje z nasz lek ze Spravato, gdzie ta zmienność wewnątrzosobnicza była na poziomie około 40%. Kilka tygodni temu mieliśmy pierwsze odczyty z dnia 14 badania drugiej fazy, w którym testowaliśmy nasz lek w depresji lekoopornej, czyli takiej, w której pacjenci nie odpowiadają na 2 i więcej leków przeciwdepresyjnych. I tak jak Państwo widzicie, zarówno na poziomie odpowiedzi, jak i remisji, nasz lek był lepszy od placebo na poziomie od kilkunastu do 20 kilku procent. I ta różnica versus placebo wygląda podobnie w naszym badaniu, jak w badaniu trzeciej fazy Spravato, gdzie też na poziomie odpowiedzi, jak i remisji Spravato było na poziomie kilkunastu do 20 kilku procent lepsze od placebo. Także w ramach tego badania te pierwsze odczyty sugerują sygnał efektywności naszego leku, co nas bardzo cieszy, ale też to, co było takim najistotniejszym punktem dla naszego badania, czyli bezpieczeństwo, również pozytywna informacja. W zasadzie nie widzimy jakiegoś istotnego trendu działań niepożądanych, a przede wszystkim działań tych ciężkich, które mogłyby ograniczać się stosowanie w wyższych dawkach naszego leku. Te działania, które mogłyby sugerować pojawianie się działań psychomimetycznych i dysocjacyjnych, one gdzieś pojawiają się na poziomie od kilkunastu do 30%, takie jak właśnie dizziness, czy też somnolencja, czy też ten nastrój euforyczny, ale te działania były przede wszystkim łagodne i ewentualnie do umiarkowanych. Mieliśmy 2 ciężkie działania niepożądane. Pierwsze to było epilepsja u pacjentki, która miała później zdiagnozowaną epilepsję, wcześniej nierozpoznawaną przed włączeniem do badania. I mieliśmy drugie działanie, to po kilku tygodniach po odstawieniu leku pacjent miał próbę samobójczą, która była nieudana. Więc w zasadzie te działania i te ciężkie też się pojawiają w programach klinicznych Spravato, ale też w programach klinicznych tej grupy pacjentów opornych na leczenie. Sam parametr CADS, który bezpośrednio mierzy nam stopień dysocjacji, tak jak Państwo widzicie w naszym badaniu, był zależny od dawki, ale sam poziom był ciut niższy niż obserwowany w badaniach trzeciej fazy Spravato. Najwyższy poziom to było 6 jednostek w pierwszym dniu najwyższej dawce. W przypadku Spravato to było 8 jednostek. Ale oczywiście badania nie są bezpośrednie, więc trudno jest na podstawie tych danych porównywać tego typu leki. W każdym razie te działania dysocjacyjne wskazują, że to nasilenie nie powinno być większe niż to, co widzimy w przypadku Spravato. No i badanie w depresji, chorobie dwubiegunowej, z którym wiążemy wielkie nadzieje. Mamy na dzisiaj przeszło 50% włączonych do badania na 88 tych pacjentów, które targetujemy. Jak dotychczas nie mamy żadnych działań ciężkich, niepożądanych, żadnych sygnałów, że coś się może złego dziać z lekiem.
No i mamy bardzo pozytywne, wręcz dramatyczne odpowiedzi. Pacjenci, którzy mieli w skali MADS przeszło 40 jednostek, które już po pierwszej dawce leku praktycznie nie mieli żadnych symptomów depresji. Także no, jest to bardzo budujące. Oczywiście badanie jest zaślepione, więc na podstawie tego jest za wcześnie, żeby móc oceniać to, ale istnieje bardzo duża szansa, że lek wykaże znaczącą efektywność w ramach tego wskazania. Być może większą niż to, co widzieliśmy w przypadku depresji jednobiegunowej. Planujemy zakończyć w tym tempie rekrutacji badanie w październiku przyszłego roku. Największym bolączką Spravato jest ograniczenie stosowania jego w warunkach szpitalnych, czyli pacjent zarówno w tym ostrym epizodzie depresji, w tym ostrym leczeniu, jak i w leczeniu podtrzymującym, który trwa długo, od kilku do kilkunastu miesięcy, musi co tydzień albo co drugi tydzień chodzić do szpitala, żeby mieć administrowany lek. Nasza technologia zabezpiecza, czy daje istotną kontrolę nad tym ryzykiem niewłaściwego stosowania, misuse, abuse esketaminy, ale też ryzyka działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tego leku, a przede wszystkim to ryzyko dotyczy wypadków drogowych, czy też wypadków motorowych potencjalnie u pacjentów, którzy mają somnolencję bądź którzy są w dysocjacji. Jak chcemy to zrobić? Więc nasz inhalator istotnie zmodyfikowaliśmy, zastosowaliśmy różne technologie cyfrowe, które powodują, że tylko i wyłącznie autoryzowany pacjent o określonym czasie i w sposób określony może zastosować lek. Czyli mamy coś, co jest największym dzisiaj bolączką i ograniczeniem tego typu stosowania tego typu leków, a więc nieautoryzowane stosowanie i nie stosowane we właściwy sposób leków. Także olbrzymia nowość na rynku, mogliśmy to stosować, ponieważ jesteśmy ekspertami, jeżeli chodzi o rozwój inhalacji i wykorzystujemy najlepsze, najnowsze technologie w zakresie systemów cyfrowych związanych z kontrolą. Pacjent będzie miał do dyspozycji mobilną aplikację, która będzie sterowała inhalatorem, który będzie się zamykał, otwierał, czy też wyznaczał okna stosowania naszego leku. Wszystko to będzie archiwizowane i będzie do dyspozycji lekarza prowadzącego, który będzie widział, czy pacjent we właściwy sposób, we właściwym czasie stosuje leczenie. No a przede wszystkim te technologie dają nam olbrzymią możliwość przekonywania regulatora w zakresie możliwości stosowania naszego leku w tym leczeniu podtrzymującym w warunkach domowych. I tego typu pytania zadaliśmy agencjom regulacyjnym, zarówno EMA, jak i FDA, które co do zasady wyraziły aprobatę na taki selektywny program badań trzeciej fazy, w którym moglibyśmy stosować nasz lek w warunkach mimikujących warunki domowe poprzez samoadministrację pacjentów. Mimikujących to znaczy w ten sposób, że pacjent byłby wciąż pod pełną kontrolą medyczną, ale pacjent by maksymalnie mimikował to takie nasze planowane stosowanie w warunkach domowych. Te rozmowy z regulatorami dały nam wiele również do odpowiedzi na wiele pytań związanych z rozwojem przedklinicznym, rozwojem drugiej fazy, trzeciej fazy, także w zasadzie bardzo, bardzo ważne, udane spotkania, które odbyliśmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Kolejne takie interakcje z regulatorami planujemy pod koniec tego roku, zarówno z MOX, jak i z FDA. Także Falkieri jest na takim bardzo dynamicznym etapie rozwoju, w zasadzie zarówno na poziomie samego device'a, badań związanych z tym urządzeniem, rozwoju wszystkich technologii mobilnych, cyfrowych. W projekt jest zaangażowanych kilkadziesiąt osób, wykorzystujemy najlepszych zarówno do rozwoju klinicznego, przygotowania badań klinicznych, jak i do rozwoju tej części technologicznej. I tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby zacząć trzecią fazę Falkieriego w tych dwóch wskazaniach, w depresji jednobiegunowej, w depresji dwubiegunowej z początku przyszłego roku. Naszym celem jest w przypadku FDA złożenie wniosku rejestracyjnego w drugim kwartale 2023, dokładnie w kwietniu, a wynika to z pewnej procedury, którą nam doradziło FDA, procedury, która daje nam pewną możliwość ograniczenia badań przedklinicznych, ale też pewnych badań klinicznych, na przykład związanych z ryzykiem nadużywania leku.
To jest takiej ścieżki zwanej 505B2. To jest ścieżka, która ma olbrzymie właśnie korzyści związane z ograniczeniem programów rozwojowych, ale też która ma pewne ograniczenie. Na przykład tym ograniczeniem jest, że ten lek opiera się na wielu badaniach przedklinicznych innego leku, w tym przypadku Spravato, i możemy złożyć wniosek rejestracyjny po 4 latach od zarejestrowania tamtego leku, co wypada dokładnie w kwietniu 2023. Ale to się jak gdyby tak czy inaczej idealnie komponuje, mając te 2 lata na przeprowadzenie tych planowanych przez nas badań klinicznych trzeciej fazy. Oczywiście mówię przez nas, w praktyce będą to badania, które prowadzone będą przez wspólnie, czy też przez partnerów naszych, które wybierzemy w ramach procesu partneringu. A więc lek, który idzie z dużym tempem. Myślę, że ważną informacją jest, zwłaszcza dla substancji, która jest już relatywnie starą substancją, że budujemy ten nasz IP, naszą technologię i nasz lek. Wiemy, że możemy stosować bez żadnych ograniczeń, ale też mamy dzisiaj 4 aplikacje patentowe, zarówno dotyczące formulacji, jak i związanych z technologiami elektronicznymi, cyfrowymi, związanych z korzystaniem z administracją tego leku i z kontrolą stosowania tego leku. Te 2 ostatnie patenty są uniwersalne, mogą wykorzystywać się nie tylko i wyłącznie inhalator, ale również inne urządzenia, które podają lek. Także potencjalnie jest to taka platforma technologiczna, która jest istotną korzyścią w przypadku leczenia pacjentów i kontroli stosowania różnych leków, na przykład opioidów, leków przeciwbólowych. A więc olbrzymi rynek. Uważa się, że depresja oporna leczenia to jest 5-10 miliardów dolarów rocznie, tylko i wyłącznie w tych 7 największych rynkach. Zaawansowany projekt, który wchodzi w trzecią fazę, który planujemy złożyć wnioski rejestracyjne na początku 2023. Bardzo pozytywny ten otoczenie konkurencyjne w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. 3 duże programy w leczeniu depresji lekooporowej padły. No i mamy takie czytelne odróżnienie od Spravato. Mamy 2 wskazania. Spravato jest rozwijane wyłącznie w jednym wskazaniu. Mamy dobre szanse, żeby zarejestrować lek w leczeniu podtrzymującym w warunkach domowych. No i mamy tą precyzję dawkowania wynikającą z lepszej farmakokinetyki. Kolejne korzyści związane z samym leczeniem to jest znacząco lepsza kontrola i zwiększony ten compliance leczenia. No i mamy dość mocny potencjał w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jeden z projektów, czy 5. projekt kliniczny, który wprowadzamy, to jest dualny inhibitor kinaz YAKROK. To jest projekt, który również wiążemy wielkie nadzieje, który wpisuje się w olbrzymi rynek chorób autoimmunologicznych. Ciekawa historia, zaczęliśmy 6 lat temu od poszukiwania bardzo potentnych inhibitorów, zwłaszcza kinaz YAK1, YAK3, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że tak naprawdę największym problemem w przypadku tej grupy pacjentów jest zwiększone ryzyko chorób kardionaczyniowych i zgonów z tym spowodowanych. Ci pacjenci, zarówno z RZS-em, z łuszczycą, z chorobami autoimmunologicznym przewodu pokarmowego, mają nawet dwukrotne zwiększenie ryzyka zgonu w przypadku różnych zaburzeń kardiologicznych, zwłaszcza zawałów, zatorów. W związku z tym kontrola, ochrona, protekcja tych pacjentów to jest w zasadzie olbrzymie wyzwanie medyczne, które dzisiaj niespecjalnie wiemy, jak sobie z tym radzić, zwłaszcza, że większość z tych zgonów z przyczyn chorób kardionaczyniowych jest bezobjawowych. A więc tak naprawdę pacjenci, którzy mają chroniczną inflamację i których leczymy przeciwinflamacyjnymi różnymi lekami, którzy są bezobjawowo, tak naprawdę nie umierają z powodu RZS-u, łuszczycy, tylko umierają z powodu nagłych zgonów sercowych, bądź też zawałów, czy też udarów. Także ta kontrola, taka jednoczesna kardioprotekcja, uważamy, że ma olbrzymią przyszłość w leczeniu tej grupy leków, i to spowodowało przepozycjonowanie naszego programu. Szukaliśmy takich inhibitorów, które były potentnymi inhibitorami kinaz YAK, ale również kinaz ROCK, które wiemy, że mają takie silne właściwości kardioprotekcyjne. Przesunęliśmy ten program na poziomie chemii medycznej. Mamy całą grupę, bibliotekę związków, które są jednocześnie potentnymi inhibitorami YAK, ROCK, i nasz taki lidowy związek 409-116, który dalej będę mówił 116, jest to związek,
potentnym wektorem u nas jak na poziomie nisko nanomolowym i tutaj mamy preferencje jak 1, jak 3 versus względem jak 2, a więc pozytywna cecha. Dzisiaj wszyscy przede wszystkim skupiamy się na jak 1 jako na najważniejszej tej kinazie przeciwinflamacyjnej. Nasz taki chłopak do porównań to facetynib, który jest również pan inhibitorem jak, który jest, jednocześnie blokuje wszystkie kinazy jak 1, jak 2, jak 3 na porównywalnym poziomie, przynajmniej w naszych esejach. No i nasz związek, który jest potentnym inhibitorem kinaz ROK, również nisko nanomolowych. I tutaj proszę zwrócić uwagę, ten taki zarejestrowany lek, który dzisiaj jest stosowany przede wszystkim w leczeniu udarów, fasudil, który wiemy, że jest inhibitorem ROK, który nasz związek jest praktycznie między 2-3 rządy bardziej potentny, wielkości potentny od inhibitora, od fasudila. 116 jest dość selektywna, w zasadzie głównie targetujemy jak i ROKi, mamy parametr selektywności. Co wiemy? Wiemy, że hamujemy produkcję prozapalnych cytokin, praktycznie wszystkie, które są zaangażowane w procesy zapalne, interleukina 1b, 6, 4, interferon gamma, interleukina 17a, to nam pokazuje, że moglibyśmy bardzo dobrze celować łuszczycę, która jest głównie napędzana tym prozapalną cytokiną. Interleukina 33, również nowa interleukina, wiemy, że wiele chorób autoimmunologicznych korzysta z tej interleukiny inflamacyjnie. TNF-alfa oczywiście dobrze zwalidowana prozapalna cytokina. Czyli dobrze działamy w takim szerokim profilu przeciwzapalnym. No i mamy takie bardzo konsystentne dane w zakresie modeli na zwierzętach. W zasadzie wszędzie tam, gdzie inhibitory jaki działają, łuszczyca, RZS, toczeń, tam mamy efektywność naszego leku. Ale widzimy, że ta efektywność przy porównywalnym do tofacytinibu in vitro aktywności jest znacząco większa przy tych samych dawkach. W związku z tym możemy podejrzewać, że ROK może mieć, inhibicja ROKów może mieć wpływ na to pozytywny, czyli jak gdyby taka augmentacja efektu przeciwzapalnego. Ale również przez blokadę ROKa, tych kinaz ROK, również zaczęliśmy testować nasz związek w takich modelach, w których chcemy uzyskać, czy też powinniśmy uzyskać ten dodatkowy efekt, gdzie potrzebujemy blokady zarówno inflamacji poprzez jak i efekt antyfibrotyczny poprzez blokadę kinaz ROK. I takim idealnym modelem jest nadciśnienie płucne. To jest choroba, która ma obie komponenty aktywne. I tak jak Państwo widzicie, w naszym modelu na gryzoniach mamy efekt zarówno na poziomie nadciśnienia płucnego, jak i zmniejszenia przyrostu masy prawej komory, czyli takie kluczowe elementy leczenia nadciśnienia płucnego. Mamy kontrolę na naszym leku, podobną do sildenafilu, czyli leku, który dzisiaj jest powszechnie stosowany, taki standard leczenia, i nie widzimy tego efektu dla tofacytinibu. Także bardzo pozytywne wyniki badań przedklinicznych. I drugie jest schorzenie, którym będziemy testować nasz inhibitor jak ROK, to jest idiopatyczne zwłóknienie płuc. I tutaj ponownie pozytywne wyniki, gdzie mamy do czynienia z istotnym zmniejszeniem infiltracji komórek CD45, czyli takich odpowiedzialnych za tą chorobę, za napędzanie tej choroby, ale też infiltrację limfocytów. Ten efekt jest istotny statystycznie w naszych modelach, w przeciwieństwie do leku, który jest znacząco słabszy w tym modelu, a jest dopuszczony do obrotu, nintedanibu, czy też selektywnego inhibitora kinazy ROK2, inhibitora z firmy Kadmon KD025. Czyli dwa kolejne wskazania. Zastanawialiśmy się długo i baliśmy się, czy nasz lek, który jest dualnym inhibitorem jak ROK, może być bardziej toksyczny. I mamy odczyty badań toksykologicznych GLP, gdzie dawka NOAL, to jest dawka, tak zwana najniższa dawka, w której nie obserwujemy efektu ubocznego. Proszę zwrócić uwagę, że te nasze dawki w przypadku szczurów były na poziomie 30-100 mg na kilogram, natomiast dla innych inhibitorów kinaz jak baricytynibu było 5 mg, dla tofacytynibu 1 mg na kilogram, upadacytynibu 20 mg na kilogram. W związku z tym mamy praktycznie rząd wielkości, wyższe stężenia są potrzebne, wyższe dawki po to, żeby uzyskać efekt toksyczny. Oczywiście bardzo dobra informacja i w zasadzie podobne dane mieliśmy w modelu
Nigryzoni, czyli my stosowaliśmy w badaniach toksykologicznych psa, gdzie dawka Noel była 25 mg na kilogram, ponownie praktycznie rząd wielkości większe dawki od innych inhibitorów jaku, także nasz lek wygląda, że jest relatywnie mało toksyczny w badaniach toksykologicznych, co nas oczywiście bardzo cieszy. I teraz takie miejsca, trzy główne miejsca, czy korzyści zastosowania dualnego inhibitora jak ROK, to jest oczywiście kardioprotekcja poprzez inhibicję ROKa, czyli pacjenci ze zwiększonym ryzykiem chorób kardionaczyniowych, którzy wymagają leczenia inflamacyjnego. I to jest RZTS, łuszczyca i wszystkie choroby, w których powinniśmy stosować inhibicję kinazą jak. Dalej oczekujemy zwiększonego efektu takiego addytywnego w niektórych nowotworach, a zwłaszcza tam, gdzie potrzebujemy zahamowania tej ścieżki interleukiny 17 i takie wydają się, że idealnym wskazaniem jest łuszczyca. No i dwa kolejne wskazania tam, gdzie potrzebujemy zarówno oddziaływania przeciwinflamacyjnego, jak i przeciwfibrotycznego i takie dwa wskazania terapeutyczne to jest nadciśnienie płucne i to jest idiopatyczne uzupełnienie płuc. Lek jest gotowy do rozpoczęcia badań klinicznych. W zasadzie w tej chwili przygotowujemy dokumentację IMPD, którą chcemy złożyć w sierpniu tego roku. Czyli kolejny, piąty nasz produkt, który bardzo atrakcyjny, celujący w wielkie rynki i istotnie odróżniający się od innych leków, które rozwijamy klinicznie. W zasadzie mało w naszych prezentacjach mówimy o zespole, który stoi za naszym programem rozwojowym. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że to jest grupa już przeszło 160 osób i w zasadzie ten top management R&D to są ludzie, którzy mają olbrzymie doświadczenie, przeszło 10-letnie w wielu firmach farmaceutycznych, biotechach, którzy kończyli najlepsze uczelnie, więc korzystamy tak naprawdę z ludzi, którzy są takim top profile menadżerami R&D. Także to daje też gwarancję, że nasze programy są na najwyższym poziomie. Przez najbliższe pół roku oczekujemy bardzo dużo publikacji. Przede wszystkim chcieliśmy patentować nasze związki, nasze technologie, ale oczekujemy olbrzymiej ilości publikacji w takich czołowych czasopismach. Także ta komponenta naukowa jest bardzo silna w naszej spółce. To, co nas czeka w najbliższym czasie, w roku 2020, sierpień, to są wyniki, te finalne wyniki drugiej fazy z naszego badania depresji jednobiegunowej. Zaczynamy nasz jak rok. Dalej wrzesień, to jest oczywiście raport półroczny. Dalej lek 280, to jest nasz lek suszycowy. Planujemy zakończyć, rozpocząć badanie administracji wielodawkowej. Następnie październik, odczyty wyniki badania w depresji dwubiegunowej. Dalej listopad, to jest raport oczywiście za trzeci kwartał, zakończenie badania agonisty GPR40 w pierwszej fazy. Grudzień, to jest rozpoczęcie drugiej fazy naszego leku w cukrzycy. I też oczekujemy tego regulacyjnego feedbacku dla naszej trzeciej fazy leku Falkiriego. W roku 2021, już nie będę jak gdyby tego czytał, mamy zaplanowane kolejne odczyty kolejnych naszych badań i przedstawianie Państwu wyników. Także myślę, że przez najbliższe kilkanaście miesięcy może się Państwo spodziewać takich owoców naszego bardzo szerokiego pipeline'u. Także nie będzie miesiąca, żebyśmy nie informowali Państwa o kolejnych wynikach. Miejmy nadzieję pozytywnych. No i trzy umowy partnerowe, które do końca 2021 chcemy sfinalizować. Oczywiście Falkieri i te umowy są bardzo zaawansowane. Przez najbliższe kilka miesięcy istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że sfinalizujemy tę umowę i przedstawimy Państwu. W tych dwóch scenariuszach ten proces, który zostanie rozpoczęty, takiego tenderu dla Falkieriego, on będzie otwarty, te dwa scenariusze będą otwarte, zarówno sprzedaż całości praw na cały świat, jak i regionalnych. I kolejne leki 110 i 280. 110 to jest nasz FGFR, którą po fazie 1-1B będziemy tenderować i lek 280 to jest nasz inhibitor, agonista GPR40 cukrzycy, który planujemy pod koniec przyszłego roku po tych wynikach fazy 2A również poszukiwać i sprzedać naszemu partnerowi. I to byłoby na tyle, także dziękuję za wysłuchanie mnie w tej dość długiej prezentacji, ale tak jak Państwo widzicie, mamy naprawdę duży program,
więc było o czym mówić. Przystępuję do pytań, mamy kilka minut. Testy na COVID. Pierwsze pytanie, testy na COVID. Informowaliśmy Państwo o tym, że wchodzimy w COVID. Te testy na COVID w zasadzie przygotowaliśmy, ale nie oceniamy na dzisiaj, żeby to był rynek. Natomiast rozwijamy lek na COVID, to jest pochodna Remdesiviru, która będzie miała właściwości podawania doustnego. Remdesivir, tak jak Państwo wiecie, oprócz deksametazonu, to jest jedyny związek, to jest inhibitor polimerazy RNA zależnej, to jest jedyny związek, który wykazał efektywność kliniczną w postaci przedłużenia, skrócenia czasu hospitalizacji i zmniejszenia śmiertelności. Także naszym celem jest, i taki wniosek złożyliśmy do NCBR-u, rozwój leku, który byłby lekiem przeciwwirusowym, głównie adresowanym na COVID. Na jakim etapie jest praca w ramach współpracy z Centrum Łukasiewicz? Centrum Łukasiewicz, a zwłaszcza niektóre jednostki będą wykorzystywane właśnie w ramach tego projektu jako współpartnerzy w rozwoju leku, który będzie inhibitorem polimerazy RNA i będzie testowany i rozwijany przeciwwirusowo, a zwłaszcza na COVID. Czy spółka rozważa akwizycję na rynku? Na tym etapie nie. Czy spółka rozważa zaangażowanie kapitałowe w spółkę Mabion? Przede wszystkim ja jako inwestor, Maciej Wieczorek, poprzez Glaton jestem inwestorem w Mabion i jak gdyby moje deklaracje w tym zakresie są jasne. Tak rozważam dokapitalizowanie jako Glaton spółki Mabion, natomiast nie planujemy tego przed Sero. Czy przewidują Państwo scenariusze rozpoczęcia trzeciej fazy badań klinicznych bez partnera? Nie. Badanie drugiej fazy być może nie było najlepiej zaprojektowane. Jak Państwo chcą przekonać partnera do inwestycji przy braku istotności statystycznej drugiej fazy w placebo, wszyscy nasi partnerzy znają wyniki tak, jak oczekiwaliśmy ze względu na małe liczebności próby, nie są zdziwieni, że nie osiągnęliśmy istotności statystycznej. Czy w przypadku kolejnych badań zatrudnią Państwo renomowanych doradców do projektowania przebiegu badań klinicznych? W zasadzie pracujemy z najlepszymi ludźmi na rynku, pracujemy z Parexelem, pracujemy z niezależnymi konsultantami, także nie widzę jak gdyby ryzyka, że nasze badania kliniczne w jakikolwiek sposób odbiegają od takiego top designu. Skąd NCBR, kolejne pytanie, skąd NCBR bierze środki na projekty dla firm prywatnych? Odpowiedź nie wiem. Jaki jest roczny budżet NCBR-u na projekty? W całości nie wiem, ale podejrzewam, że to jest od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Ale myślę, że te pytanie powinno być adresowane do NCBR-u, mniej do mnie. Tak jak Państwo widzicie, w zasadzie my jesteśmy bardzo aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu środków z NCBR. Czy obecne zamieszanie i zawirowania z firmą Onko wpływa na Was jakoś? Uważam, że nie. Staramy się być bardzo transparentni w tym zakresie. Jakie obserwują Państwo wpływ COVID-19 na prowadzone badania kliniczne i reputację pacjentów? Czy możemy mówić o opóźnieniach? Bardzo marginalne. W zasadzie jedyne opóźnienie, które widzimy, to niemożliwość odbierania naszych prób, zwłaszcza próbek do badań farmakokinetycznych i to dotyczyło naszego badania esketaminy, tego, które się zakończyło i którego nie jesteśmy w stanie finalnego raportu przygotować, ponieważ nie byliśmy w stanie wejść do szpitali psychiatrycznych i odebrać próbki na badania PK. Te próbki już odebraliśmy, więc ta nasza deklaracja w sierpniu finalnych wyników jest aktualna. Patrząc na założenia wzrostu rynków chorób w następnych latach, rozumiem, że związane jest to głównie ze zwiększoną ilością chorych. A co z profilaktyką? Czy rozwój sposobów na wykrywanie genetycznych predyspozycji będzie zagrożeniem na rozwój spółki? No to jest bardzo ogólne pytanie. Myślę, że trudno jest tak jednym zdaniem określić. Uważamy, że na bieżąco też idziemy łeb w łeb z diagnostyką i jak gdyby widzimy konieczność rozwoju. Oczywiście rynek leków jest dużo większy od rynku diagnostycznego. Tak naprawdę około 70-80% tego całego rynku life science to są leki, kilkanaście do 20% to jest diagnostyka. Ile lat upływa między drugą fazą w badaniu leku, a wprowadzeniem leku do sprzedaży? To zależy od typu leku. W przypadku onkologicznych leków jest to dość szybko, w przypadku leków takich jak cukrzyca jest to znacznie dłużej. Czy są leki, które działają jak rak ma przerzuty? Mam osobę, to jest bardzo osobiste pytanie, myślę, że nie poruszajmy go.
Jak zarząd ocenia szanse na spełnienie kolejno 70% i 100% założeń pokazanych na slajdzie średnio i długoterminowych? Naszym celem jest spełnienie 100%. No, życie pokazuje, że 100% nigdy nie występuje, ale jeżeli byśmy spełnili 70-80%, oczywiście to byłby znaczący sukces. Czy mogą Państwo powiedzieć coś więcej odnośnie oczekiwań finansowych dotyczących umowy partneringowej dla esketaminy? Te nasze oczekiwania były określone we wcześniejszych prezentacjach. Nasz cel to jest te całościowe milestone na poziomie 200-300 milionów dolarów. Upfrontowy milestone to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów dolarów. Kiedy możemy być podpisana umowa partneringowa na ketaminę? Tak jak Państwu powiedziałem, ta umowa będzie podpisana w ciągu najbliższych 4 do 6 miesięcy. Dużo na temat przyszłości, ale na czym spółka w obecnej chwili zarabia? Jakie są główne leki? Jakie są założenia na 2022-2021, jeśli chodzi o sprzedaż i wyniki? Myślę, że tego typu konferencja będzie po danych półrocznych. Tak jak Państwo widzieli, pierwszy kwartał jest kwartałem, w którym pokazujemy dość dobre zyski. Te zyski mogę powiedzieć, że i top line też rośnie, głównie na skutek eksportu. Eksport jest na dobrej trajektorii wzrostu. Więc oczekujemy rok do roku przez najbliższe kilka lat te wzrosty na poziomie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Follow-up pacjentów w Falkirii. W interimie silne placebo wpłynęło na primary endpoint. Jakiego wyniku na tle sprawato są Państwo spodziewają? Jakie scenariusze przewidują w przypadku ponownie silnego placebo? No cóż, no placebo jest problemem. Jest problemem w 2/3 badań psychiatrycznych, a zwłaszcza w depresji. Oczywiście, kiedy jest większa populacja, tamto placebo ma mniejsze znaczenie. Na pewno całą fazę trzecią tak skonstruujemy, żeby zaadresować problem placebo. Pytanie na temat esketaminy po 6 tygodniach, to będzie sierpień, tak jak mówiłem. I czy rozwiązania IT, o których Pan wspominał, robicie sami, czy współpracujemy z firmami wyspecjalizowanymi na rynku? Odpowiedź tak, współpracujemy z najlepszymi firmami wyspecjalizowanymi na rynku. Nie mogę powiedzieć, które to są firmy. Bankier podaje, że spółka jest udziałowcem w Mabion. Dlaczego? To, co daje spółce. Jest to historia. Wiele lat temu byliśmy jednym z założycielem spółki. 4 lata temu przed decyzją o emisji, o IPO, o Celonu, została nam część akcji. Wynikało to z przyczyn takich administracyjno-księgowych, ale większym akcjonariuszem Mabionu jest spółka Glatu. Także to nie jest jak gdyby nasz cel, żeby budować wartość spółki Celon Pharma poprzez waluację aktywów Mabionu. I to byłoby na wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie. Dobrego dnia.